przypomniał mi jeszcze o jednym ciekawie przepisie. Ten cieknący ser przypomniał mi jeszcze o... Dziś kolejna klasyka. Smażony ser, tak jak chcieliście, żeby był dobry tatarski sos i dobry smażony ser. Cytuję, jak w górach. Tak ktoś napisał, więc to jest dobry powód do tego, by taki ser przygotować. Pokażę wam jednak dobry pomysł na inny sos a la tatarski. Czosnek drobno siekamy. Marynowane ogórki. Dla mnie sos tatarski to sos, który bazuje oczywiście na majonezie, ale który ma odpowiednią fakturę. Sama potrawa jest bardzo prosta, no bo ser musi być po prostu miękki, usmażony w panierce. Ważne więc, żeby ten sos był ciekawy, żeby był również o różnych teksturach. Dlatego też ogóreczki kroimy w nieco grubszą kostkę. No i teraz do majonezu dodajemy posiekany czosnek, pokrojone w grubą kostkę ogórki marynowane, pokrojoną również w kostkę paprykę czerwoną, świeżą, cebulę dymkę, szczypior. I na końcu lekko słone i kwaskowe kapary. Zdecydowanie wolę, kiedy przewaga jest warzyw, przypraw, ziół w takim sosie tatarskim, ani samego majonezu. Możecie go złagodzić. Możecie go złagodzić śmietaną kwaśną, jogurtem naturalnym. To wszystko można dodać. Ja dzisiaj tego nie zrobię, ale dodam cytrynę. Pod dwiema postaciami. Po pierwsze skórka z cytryny, która bardzo ładnie pachnie. I również sok z cytryny, by sos zrobił się nieco bardziej kwaśny, nie był taki mdły. Troszkę pieprzu, bez soli. Słone są kapary. Mieszamy. Odstawcie sos na chwilę. Warzywa puszczą troszeczkę wody, on się rozrzedzi, wtedy będzie miał zupełnie inną konsystencję. Dodatkowo składniki się przegryzą. Zabieramy się teraz za ser. Sprawa jest banalnie prosta. Składniki do panierowania. Bułka tarta, rozmącone jajo i odrobina mąki. Mąka po to, żeby paniurek ładniej przylegał do powierzchni produktu. To stara zasada, którą bardzo często stosuję. I teraz żółty ser w kawałku musimy bardzo ładnie opanierować. Jeżeli wam się wydaje, że to klasyka kuchni czeskiej, to nic bardziej mylnego, bo w moim domu rodzinnym to było bardzo częste danie na obiad. Bo też proste w przygotowaniu i muszę powiedzieć, że smaczne. Sos załatwia sprawę i dobry ser. Kroję ten ser w plastry o grubości do 1,5 cm. I teraz panierujemy. Mąka, jajko, bułka, powtarzam jeszcze raz jajko i jeszcze raz bułka, tak żeby panierunek był na tyle gruby, żeby przytrzymał ser później podczas smażenia, żeby nie wypływał nam. Dobrze dociśnijcie panierunek. Starajcie się, by rzeczywiście każdy kawałek sera był pokryty. To gwarantuje wam później ładny kawałek również kotlecika po usmażeniu. Nagrzany olej i smażymy. Ser jest gotowy, sos się ładnie przegryzł, więc możemy wszystko powolutku wykładać na talerz. Najpierw spora część sosu. Ten sos jest kwintesencją tej potrawy. Szczypiorek. Warunek powodzenia tej potrawy, moi drodzy, jest jeden. Ser musi być podany od razu po usmażeniu. I to, co warto zrobić, to odsączyć go delikatnie na papierowym ręczniku przed podaniem. Do celów montażowych, smakowych, zarażenia was tym, co dobre, przełamie go. Jeżeli szukacie pomysłu na ciekawą przekąskę, oto ona przed wami. Smażony ser z sosem tatarskim, zabarwionym na zielono. Ale jeżeli szukacie innego przepisu na dobrą przekąskę, on jest tutaj, camembert z bułeczkami gryczanymi. Też ciekawy. Polubcie, przyślijcie jakiś komentarz, będziemy w kontakcie. I pamiętajcie, żeby subskrybować, bo prawdopodobnie spotkamy się przy następnym odcinku. Muszę coś zrobić. Na szybko.